że niestety, ale i Polska będzie objęta różnego rodzaju wydarzeniami o charakterze cyberprzestępczości, cyberterroryzmu ze strony Rosji i Białorusi. W wielu moich wcześniejszych audycjach z roku, sprzed pół roku, kilku miesięcy wstecz, mówiłem o tym, że jeden z polskich głównych banków, i właśnie wymieniałem PKO BP, będzie objęty tego typu różnego rodzaju atakami przestępczymi, hakerskimi ze strony Rosji i Białorusi. Dziś możemy przeczytać na wielu portalach, dowiedzieć się z mediów o ogromnej awarii w PKO BP, miliardowe straty na kontach. W PKO BP doszło, moi drodzy, do znacznej awarii systemu elektronicznego. No, to jest awaria, która nie miała miejsca nigdy w historii tego banku na tak wielką skalę. Ona wpłynęła na wyświetlanie sald na kontach m.in. firmowych. Na kontach pojawiły się miliardowe straty. Bank wyjaśnia, że to wynik błędu, który został zidentyfikowany, a salda klientów zostały już skorygowane. Klienci banku, zaniepokojeni widokiem konta z miliardowymi stratami, zasypali infolinię PKO BP telefonami. Niektórzy mogli przeżyć szok po zalogowaniu się rano i zobaczeniu na koncie kilkuset miliardów złotych na minusie. Tak podało radio RMF FM. Pracownicy banku wykluczyli możliwość ataku hakerskiego. Potwierdzili, że awaria dotyczy wyłącznie kont firmowych. Informujemy, że w wyniku błędu technicznego po stronie banku doszło do nieprawidłowego naliczenia prowizji na rachunkach niewielkiej części klientów korporacyjnych. Problem został szybko przez bank zidentyfikowany, salda klientów zostały skorygowane. Za zaistniałą sytuację bardzo przepraszamy wszystkich klientów, których ta sytuacja dotknęła. Tak przekazał jeden z departamentów komunikacji PKO BP. Po pierwsze, jak to się dziwnie składa, że takie wydarzenie ma miejsce właśnie teraz, kiedy w różnych częściach Europy, ale też i dotyczy to różnych instytucji krytycznych w Polsce, a do takich między innymi należy ten bank, jest to polski bank. Takie wydarzenia się dzieją, takie cyberataki. I jakiekolwiek tutaj pisanie, że jest to jakiś błąd techniczny banku, to nie ma sensu. Nikt już to w tych czasach, w dobie podpaleń, które zresztą przepowiadałem, w dobie cyberataków terrorystycznych ze strony Rosji i Białorusi, a Polska obok Stanów Zjednoczonych jest jednym z głównych krajów, które są tak masowo, na masową skalę atakowane, no nikt już w to nie uwierzy, że to był zwykły błąd techniczny, który kosztował straty wielu miliardów złotych różnych ludzi. Proszę Państwa, żyjemy w czasach przedwojennych. Te czasy mają swoją regułę. Trwa wojna o charakterze, nazwijmy to, hybrydowym, która jest preludium do wydarzeń konwencjonalnych. Ewidentnie Rosja szykuje się początkowo do załamania polskiego systemu różnorakiego, między innymi infrastruktury krytycznej, ale także, jak widzimy, bankowej. Poszukuje nieustannie luki w naszych zabezpieczeniach. No, nie wyobrażam sobie, aby bank PKO BP czy jakikolwiek największy z polskich banków nie był objęty obroną wojsk polskich cybernetycznych. Źle się stało, że Rosjanie znaleźli, bo moim zdaniem tak to się zdarzyło, znaleźli z Białorusinami lukę w zabezpieczeniach tego polskiego banku i wykorzystali ją do przeprowadzenia ataku hakerskiego na tak wielką, niewyobrażalną wręcz skalę. Mówienie tutaj o jakimkolwiek błędzie no jest po prostu jakby napluciem nam w oczy i utrzymywaniem przez pracowników tego banku, którym być może polecono tak mówić, utrzymywanie, no, że my jesteśmy nierozumni, nielogiczni. Ja rozumiem, że chodzi o niewywoływanie paniki, o to, aby klienci nie usuwali swoich funduszy z tego banku. Ja bym tym bardziej nie usuwał teraz funduszy z banku PKO BP, z jednego powodu, a nie w ogóle z jakiegokolwiek innego polskiego banku. Z jednego powodu. Rosja oczywiście robi tak zwane sprawdzam, robi ćwiczenia o charakterze przedwojennym,
ale my na bieżąco to monitorujemy i my na bieżąco naprawiamy luki w naszych systemach. I wydaje mi się, że tak jak jeszcze z samego rana dzisiaj ten bank PKO BP, no jak się okazało, niesłusznie otrzymywał różnego rodzaju nagrody za jakieś bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo, to na dzień dzisiejszy pewnie już taką nagrodę by dostał, ponieważ już zrobiono chyba wszystko, by objąć ten bank niesamowitą cyberochroną. I tutaj pewnie zwrócono też uwagę naszym służbom, że należy tego typu bank i banki brać pod uwagę. Więc ja tym bardziej teraz, kiedy już zapewne wszystko wzmocnione, nie usuwałbym środków finansowych z tego banku, ale też chciałbym, żeby prosić, tak się zwrócić do banku, do tych, którzy też im nakazali tak mówić, byście nie robili z ludzi z wariatów i byście uwierzyli, że my nie jesteśmy społeczeństwem spanikowanym, że w wielu rzeczach się orientujemy i wiemy, że trwa po prostu wojna hybrydowa, takie rzeczy się będą działy. I tyle. Jest to moja kolejna sprawdzona wizja, bo mówię, już ponad rok temu mówiłem o tego typu wydarzeniach. Wiele miesięcy powtarzam, że będą różnego rodzaju cyberterrorystyczne przestępstwa ze strony Rosji i Białorusi. Mówiłem między innymi o tym banku, także jest to kolejna wizja w punkt. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Zgaszenie. Nie ma światła. I nikt nie wie, co się stało. Na jakimś obszarze Polski dojdzie do... I teraz uważaj. Powiem słowo, które mi przyszło na myśl. Naruszenie infrastruktury... wrażliwej. I bardzo ważnej. Naruszenie... I to się okaże, bo Białorusini to robią. Naruszenie infrastruktury wrażliwej. To się stanie po południu. Nie w sobotę, nie w niedzielę. Na obszarze Polski południowej. Infrastruktury wrażliwej. Wyłączenie nastąpi, wiecie co? Wiele gmin, to może teraz to rozumiem, te wcześniejsze obrazy, wiele gmin w Polsce jakby zostanie wyłączonych. To będzie opanowana sytuacja, ale będzie się mówiło w Polsce o białoruskim i rosyjskim terroryzmie energetycznym. Atak na infrastrukturę wrażliwą. To mogą być linie przesyłowe, to może być. Wiecie, gdzie to będzie? Na miejscowości albo miejscowość na literę S, albo obszar na literę S. Tam pojawi się policja, tam pojawi się wojsko. Będą pilnować. Oskarżona będzie Rosja o to. I Białoruś. To nie nastąpi teraz, to nastąpi po jakimś czasie wyciszenia. Po jakimś czasie wyciszenia. Sandomierz, być może sandomierskie. Obszar. A Sandomierz to jest. Oj, śmieszę się teraz. Poczekajcie, mapa Polski. Zobaczę sobie. Polska. Oj, nie chcę się ośmieszyć. Polska. Sandomierz mi przyszedł na myśl. A wiem, że Sandomierz to jest. Zaraz wam powiem. Dokładnie. Sandomierz mi przyszedł na myśl, no. Sandomierz. To będzie wzdłuż Wisły, jakieś obszary, pod Lubelszczyzną, dokładnie. Tak, jak widzę tą mapę.
Tu nie chodzi o konkretną miejscowość. Tu mi się cały obszar wyłączony skojarzył nawet. To będzie znak ogólny. Ale to się zdarzy raz. Naruszenie infrastruktury. Oni te obszary obserwują. Dobrze, kolejne pytanie, bo już... Dobrze, więc wizja, jasnowidzenie. Teraz poproszę o takie światło. Co planuje Rosja? Co planują Chiny? Co oni planują w tym kontekście? Dobrze. No właśnie. Przyjdzie taki dziwny czas. Gdzieś, w jakimś kraju, ale na razie jakby nie wiem, w jakim kraju. Podejrzewam już na początku. Na razie nie wiem, gdzie. Czy to w ogóle w Europie będzie? To jest inna też kwestia. Przyjdzie jakiś czas, że ten kraj jakiś doświadczy naprawdę dziwnych ataków cybernetycznych, ale to słowo dziwne jest bardzo istotne. Tak, by to słowo dziwne jest bardzo istotne. Spójrzcie teraz na mnie, bo mam takie wrażenie, jakby, moi drodzy, ten cały atak, on nie dotyczył, żeby ten atak nie dotyczył miejsc istotnych, czuję tak, bardzo ważnych. Jak gdyby ta dziwność polegała na tym, że będzie to atak skupiony na małych i maluczkich, na zwykłych ludziach, na takich jak ja, jak ty, jak my wszyscy. Że będzie to atak dziwny. No bo dla mnie, jeżeli atakowani są za pomocą cybernetycznego ataku ludzie, obywatele, no to jakie to ma znaczenie strategiczne dla Rosji i Chin? Tego nie rozumiem. Ale ja nie muszę wszystkiego rozumieć, bo ja się na wszystkim nie znam. Jestem tylko zwykłym jasnowidzem. Proszę Państwa, to będzie dziwny atak. To słowo dziwny jest ważne. To jakby dla mnie zakotwiczyło mi, tak? Że będzie to dziwny atak. Cybernetyczny, dziwny atak. No ale co dalej wizji? Dobrze, jeszcze raz. Mamy tutaj tak, wizja, jasnowidzenie. Pokaż mi. Pokaż, co planuje Rosja, co planują Chiny. Wkrótce okaże się. Haha, to słowo wkrótce, no właśnie. Kiedy, to nie wiem jeszcze. Że te ataki, one nie będą przypadkowe. Ale rzeczywiście, dobrze miałem odczucie, gdy w TVP Info słyszałem o tej szkole Wagnera, to co przepowiedziałem na przełomie stycznia i lutego 2022, a mogliśmy dopiero to usłyszeć kilka dni temu, to jest wizja w punkt, czego uczyły się rosyjskie i uczą rosyjskie dzieci, tej symulacji ataku dronowego, że uczyły się kierować dronami zdalnie na własnych komputerach. Tak, te dwa kraje, Rosja i Chiny, zawsze mówiłem, one połączyły siły. I to one przeprowadzą, teraz mi takie słowo przyszło, masowy atak. Właśnie. I teraz przyszło. Na mniejsze, na średnie, jakieś firmy, takie mi przyszło, na tysiące. To najpierw nie będzie na tysiące. To będzie eskalować. Kont w mediach społecznościowych, a nie wiem, czy ja dobrze tu wymawiam, że chodzi o media społecznościowe. Tu będzie chodziło o TikTok, tu będzie chodziło o YouTube, tu będzie, no właśnie, też pomyślałem o moim kanale. Dzisiaj nagrałem taki film, gdzie proszę Was o wsparcie. No bo rzeczywiście mój laptop żyje własnym życiem. To jest prawda. Ja już o tym mówię od dawna. I to jest już bardzo męczące. Po prostu ktoś ewidentnie się bawi, zmienia mi tam na nazwę. Na przykład
raz zmienia mi na taką, jak komputer się włączy, w ogóle ten komputer jakiś dźwięk wydaje, jak się klawisze naciśnie. A co będę mówił, wyłączany jest z mojego antywirusa, przychodzi informacja, czy chcesz włączyć jakiegoś tam ochronę przed malware, czy coś tam, już nie pamiętam, i za każdym razem, a przecież włączasz, by mógł wchodzić do Facebooka, powoli, to będzie eskalować, zwykłych ludzi, nie ministerstw. I ludzie nie będą wiedzieć, co kto to robi. Bo mam takie wrażenie, że to będzie bardzo ukrywane. Tak jak było słowo dziwne, tak teraz jest słowo takie, które aż się wlewa we mnie. Słowo, że to będzie ukrywane na początku. Przez władzę, przez służby jakiegoś kraju. Ukrywane. Tak, aby ludzie nie wiedzieli, że to nie jest jeden czy dwa przypadki, ale jest to rzeczywiście cybernetyczny, rosyjsko-chiński, masowy, eskalujący atak. Tak jak mi się skojarzyło teraz w tym momencie, jakby taki glejak. Glejak ma to do siebie, że tak się rozrasta. Zwróćcie uwagę na moją rękę. On tak się rozrasta. Prawda? Taki tworzy taki coś nad głową. O, tak jak mamy, by to ta kula była głową, to takie coś, to się rozrasta. I tak to będzie się rozrastać. Że takie rzeczy będą się działy, by zdestabilizować naszą ojczyznę Polskę. Dokonują tego ludzie powiązani z Rosją, z agenturą rosyjską. I taka mi myśl przyszła, ale już zostawiam tą myśl, bo ktoś pomógł z Polski. Dwóch mężczyzn. W ogóle taka miłość przyszła teraz w tym momencie, że oni nawet mieli taki plan lub mają, aby wmanewrować w to Ukraińców, młodych jakichś ludzi, Ukraińców, ale to się nie uda. Albo wycofali się z tego planu. Takich sytuacji będzie bardzo dużo. Takich rzeczy będzie coraz więcej, nie tylko w Polsce. Następna w kolejności może być sytuacja związana z lokomocją. Mogą być pociągi, tramwaj, metro, coś z lokomocją. Nie mówię, że to będzie wydarzenie zaraz po tym, ale jeżeli chodzi o ogień, o obecność ognia, to będzie coś z lokomocją. Witajcie, moi drodzy, tu Jasnowidz Kamil, Wizje w Punkt. Witam Was bardzo serdecznie na naszym TikToku. Ponad pół roku temu nadałem audycję, w której mówiłem, że Europę ze strony Federacji Rosyjskiej dotknie fala różnych aktów o charakterze terror, no właśnie niestety terrorystycznym. To dzieje się na naszych oczach. Mówiłem także, że nie ominie to Polski. Całkiem niedawno przepowiedziałem, jak się okazuje w punkt, wydarzenie warszawskie. Powiedziałem, że zapłonie jakieś miejsce związane z handlem ubraniami. Jakaś galeria, powiedziałem, z ubraniami. Ludzie potracą majątki swojego życia. Ta wizja wypełniła się dokładnie, jeżeli chodzi o Warszawę, o centrum handlowe, jedno z największych w Polsce i w Europie, gdzie ludzie z wielu narodowości, w tym i z Polski, potracili cały dorobek swojego życia, który doszczętnie spłonął niestety w ogniu. Powiedziałem w audycji pod tytułem
Polska za 20 lat wizję na żywo. Na kanale Wiecie, gdzie Jasnowidz Kamil wizję w punkt. Około 15 minuta, 23 sekunda powiedziałem, proszę posłuchajcie. Takich sytuacji będzie bardzo dużo. Takich rzeczy będzie coraz więcej, nie tylko w Polsce. Następna w kolejności może być sytuacja związana z lokomocją. Mogą być pociągi, tramwaj, metro. Coś z lokomocją. Nie mówię, że to będzie wydarzenie zaraz po tym, ale jeżeli chodzi o ogień, o obecność ognia, to będzie coś z lokomocją, coś bardzo, bardzo poważnego. To są próby destabilizacji Polski, siłowego pokazania słabości naszego państwa. Proszę Państwa, jak się okazuje, kolejna wizja w punkt. Otóż w Bytomiu doszczętnie spłonęła zajezdnia, na niej aż 10 autobusów. Ktoś zapruszył specjalnie ogień. Proszę zwrócić uwagę, że ja w tej wizji powiedziałem środki lokomocji, ale nie powiedziałem, że zginą ludzie. Gdybym to poczuł, na pewno bym to powiedział. Powiedziałem jednak, że środki lokomocji. Powiedziałem też coś znamiennego, co pokazuje charakter, że jest to bardzo prawdziwe jasnowidzenie. Powiedziałem, ale to się chyba nie wydarzy tak jedno po drugim. A wydarzyło się jedno po drugim. Czyli zaraz po tym filmie, który nadawałem o godzinie 20, wspomnianym pod tytułem Polska za 20 lat, o godzinie 2:30 w nocy, z niedzieli na poniedziałek, dyspozytor Straży Pożarnej otrzymał informację o płonących 10 autobusach w Bytomiu. O 3:11 zastępów Straży Pożarnej gasiło to wszystko. W gazetach regionalnych, bytomskich, śląskich, ale już powoli ogólnopolskich, mówi się o serii różnego rodzaju podpaleń. Proszę zwrócić uwagę, że we wspomnianym filmie pod tytułem Polska za 20 lat, wizja na żywo, ja powiedziałem o serii podpaleń. Są to spełniające się prawdziwe wizje na Państwa oczach. Za moment zastanowię się, co dalej. I pewną rzecz, przyznam się też Państwu do pewnej rzeczy. Zostańcie ze mną. Wizja na żywo. Co nas jeszcze czeka? O co w tym wszystkim chodzi? Co jeszcze? O, jak szkoda mi tych ludzi. Jakiś market lub bank. Dlaczego mówię lub bank? Bo kojarzyły mi się pieniądze. A więc jeżeli market, to może coś być przy kasach. A jeżeli bank, no to bank. Ludzie. Panika. Nie zostawiam to. Nie chcę w to wchodzić.
Jednym z wydarzeń będzie coś przy porcie. Port, miasto nadmorskie, port w Polsce. Port, port morski, port, ogień, noc. Są to specjalne podłożenia. Jest to tajemnicza grupa specjalna, rosyjska, o charakterze sabotażowo-dywersyjnym. W jej składzie jest jeden człowiek, który może zaprezentować się dowodem osobistym z Ukrainy, ze wschodniej Ukrainy, i jeden Polak. Poza tym są Rosjanie. Dlaczego jest Ukrainiec i dlaczego jest Polak? Oni będą za jakiś dłuższy czas oszukani przez tę grupę, wskazani jako winni. Być może nawet ktoś specjalnie wskaże Ukraińca, aby odpowiedzialność spoczęła na Ukraińców. Ale trzeba pamiętać o tym, że Ukraina, Donbas, Ługańsk, Donieck to przecież już należy do Rosjan tymczasowo, tamten obszar. W związku z tym niektórzy ludzie, zresztą wschodnia Ukraina była częściowo do pewnego stopnia, powinno dziwić, to są różnego rodzaju powiązania, ale oni specjalnie wzięli tego człowieka, aby wskazać później na winę Ukrainy, która nie ma z tym nic wspólnego. To są akcje sabotażowe rosyjskiej grupy specjalnej, która zajmuje się podpaleniami, różnymi akcjami, które będą coraz większe. Może ta z bankiem, ta z jakimś marketem, to będzie później. Natomiast port, północ Polski, coś wydarzy się na północy Polski. Północ Polski. Miasto portowe. Północ Polski. To mi przyszło na myśl. I coś wydarzy się w zachodnim kraju, coś bardzo poważnego. Francja lub Niemcy. Będzie taki cyberatak rosyjski, od tego się zacznie, na 3-4 największe sieci przesyłowe internetu. Orange Plus, Netia, T-Mobile, UPC. To będzie taki atak na to wszystko. Proszę Państwa, ja uważam, że czekają nas trudne czasy, bo sama W jest trudna. Przede wszystkim dlatego, że żyjemy w czasach przed W. A więc zaczynamy. No to może od Orange, bo jest jednym z największych operatorów w Polsce. No i mówiąc o Orange, to tak naprawdę i mówię o Plusie, tak? Orange Plus, one posiadają taką rozbudowaną infrastrukturę, która jest bardzo kluczowa dla funkcjonowania naszego państwa. Wiele sektorów gospodarki, w tym na przykład administracja, w tym na przykład różne instytucje bankowe, bankowość cała, usługi też. To, co my nazywamy taką domeną publiczną, tak? Usługi publiczne, to wszystko to jest Orange, to jest Plus i chciałbym nad tym się pochylić. Co czeka tutaj te ośrodki w tej przyszłej W? Jak to będzie wyglądać w tym przyszłym cyberatku? Znowu przychodzą takie ciężkie te myśli.
Nie wiem dlaczego. Poczułem, że atak na Orange, atak na Plusa spowoduje, że bankomaty przestaną działać. To poczułem. Że ludzie nie będą mogli, przynajmniej na początku, na pierwszym etapie tej WU z Rosją, nie będą mogli wypłacać pieniędzy. To ujrzałem. Ujrzałem, że sklepy jakby zamkną się, nie będą mogły jakby przetwarzać płatności kartą. Te terminale takie, nie będzie to funkcjonować. Ludzie będą stali w długich kolejkach. One będą się na początku kaskadować, tak poczułem, w kolejkach do bankomatów. Tak. Będzie pewna nerwowość. Ale też poczułem, że jakby bankomaty też nie funkcjonują. Część funkcjonuje, część nie. Nie wiem, czy dlatego, że są puste, o co tutaj chodzi. Ale coś takiego poczułem. Część funkcjonuje, część nie. Lecimy dalej, zobacz. To T-Mobile niech teraz będzie. Był Plus Orange, to teraz T-Mobile. Mówiąc o T-Mobile, to i o Playu, nie? Jest to ważne, bo one dostarczają internet, dostarczają usługi mobilne. To jest bardzo ważne we współczesnym świecie. Wizja dla T-Mobile, dla Playa, co tu się może wydarzyć? No, ciekawa sprawa. Ciekawa. Wyobraźcie sobie taką sytuację, jaką poczułem, że nagle na jakimś obszarze Polski wschodnim wszystkie telefony komórkowe przestają działać. Że ludzie nie mogą dzwonić, nie mogą wysyłać wiadomości, tych komunikatów SMS. Poczułem, rodziny się martwią o siebie, tracą kontakt. To poczułem. Poczułem, że pracownicy firm nie mogą wykonywać swoich obowiązków. Widziałem takie obrazy biur, budynków, biur, miejsc, w których pracownicy jak gdyby są bezradni. Poczułem taką bezradność pracowników biurowych. Patrzą oni na swoje monitory i komputery, czekają na jakiś sygnał, czekają na to, że to coś zadziała, a to nie działa. Tak poczułem. Gdzie w początkowym, pierwszym etapie. Mówię to po to, by to was nie zaskoczyło, byście wiedzieli, że sygnał na początku nie będzie w wschodnich partiach Polski nadchodził. To poczułem. UPC. UPC teraz. I proszę państwa, o UPC nie można zapomnieć. Teraz chyba jakoś tak to jest powiązane z koleją. Nawet tak mi się wydaje, chociaż może się mylę. Czy Netia jest powiązana z koleją? UPC jest bardzo ważny, bo on jest głównym dostawcą internetu kablowego i to w wielu dużych miastach. O tym należy powiedzieć. UPC.
co czeka? Co czeka ludzi, którzy... A więc co czekali duże miasta? To, co się wydarzy, będzie zaskakujące. Rzeczywiście to jakby ten cyberatak na Polskę będzie obfity, duży. Bo wyobraźcie sobie taką sytuację, że nagle wszystkie modemy w domach gasną. Ludzie jakby nie mogą oglądać telewizji, korzystać z internetu. Ludzie chcieliby pracować zdalnie. To pamiętacie ostatni mój film, ostatnią audycję, gdzie mówiłem o tej pracy zdalnej. To znowu przyszło. Ludzie chcieliby pracować zdalnie, ale są jakieś trudności. Ale powtarzam na początku. Rosja od lat, moi drodzy, jest to oczywiste, wykorzystuje przestrzeń cyfrową do realizacji własnych interesów. Często narusza prawo międzynarodowe. Przy pomocy wyspecjalizowanych jednostek wywiadu wojskowego GRU, zagranicznego SVR, Służby Bezpieczeństwa FSB i opłacanych grup hakerów, a ich jest pełno, atakują instytucje publiczne, podmioty prywatne w Polsce i w innych krajach. Wykorzystuje Rosja takie ataki do kradzieży, do szyfrowania, niszczenia danych, do infekowania sieci komputerowych, które stają się następnie źródłem złośliwego oprogramowania rozprzestrzenianego na inne podmioty. Działania rosyjskich hakerów są przede wszystkim elementem działań hybrydowych. Rosja często koordynuje cyberataki z dezinformacją w sieci. No, pozwala to wzmocnić ich siłę oddziaływania na polskie społeczeństwo. Tak szeroko zakrojone akcje Rosjanie prowadzili już w 2016 roku poza Polską podczas wyborów prezydenckich w USA i kampanii brexitowej w Wielkiej Brytanii. Tak, Brexit jest sukcesem rosyjskich troli. W obu przypadkach pośrednio i bezpośrednio Rosja wpływała na wyniki. Rosja jest także między innymi odpowiedzialna za atak złośliwego oprogramowania NotPetya w 2017 roku. Został on uznany za najbardziej destrukcyjny w historii. Pierwotnie wymierzony był on w Ukrainę, ale rozprzestrzeniał się w kilkudziesięciu państwach, przyczynił się do strat szacowanych na 10 miliardów dolarów. Są raporty Microsoftu, Agencji Unii Europejskiej do spraw cyberbezpieczeństwa ENISA, które wskazują, że pełnoskalowa agresja na Ukrainę wywołała znaczny wzrost cyberagresji, terroryzmu cybernetycznego Rosji i Białorusi, ukierunkowanego także i nie tylko na Stany Zjednoczone i Ukrainę, ale także i na Polskę. Rosja opisana jest w tych raportach przede wszystkim jako źródło zagrożenia, chociaż coraz częściej staje się również i Rosja obiektem ataków. Jak będzie wyglądać to, jeżeli chodzi o agresję na Polskę? Tak, ja jako jasnowidz, zbierając te wszystkie moje wizje, które do tej pory zrobiłem na temat cyberataków, cyberagresji na Polskę. Najpoważniejszy atak, proszę Państwa, to będzie atak, który będzie miał miejsce na polskie strony rządowe, w tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Obrony Narodowej, a także będzie to atak na dwa największe polskie banki. O tyle ten atak będzie trudniejszy, że ten dzisiejszy, z samego rana, który miał miejsce na PKO BP, no sprawił, że jest to jeden już z najbezpieczniejszych chyba banków w Europie, no bo nastąpiło po prostu olbrzymie wzmocnienie tego banku, ale Rosjanie będą szukać luk. Na 4 godziny przed rozpoczęciem inwazji na Polskę, żeby osiągnąć taki maksymalny efekt zaskoczenia, żeby spowolnić odpowiedź naszego państwa, Rosja przeprowadzi cyberatak na różne kraje. Na różne kraje, nie tylko na Polskę, proszę Państwa, nie tylko na Polskę, na kraje bałtyckie, na Niemcy, na Francję, na Wielką Brytanię, na działającą w Europie i na obszarze Morza Bałtyckiego
sieć satelitów, sieć satelitarną, no, choćby KA, SAT czy różne inne. No zobaczycie, że tak będzie. W ten sposób Rosja będzie chciała sparaliżować komunikację między kilkudziesięcioma tysiącami użytkowników publicznych, użytkowników prywatnych w Polsce, zerwać łączność naszą z szerokopasmowym internetem i to będzie dotyczyć dziesiątków tysięcy odbiorców na terenie Polski wschodniej. Tak, Polska wschodnia będzie odcięta od internetu wtedy. Musicie się na to szykować. Także kilka państw członkowskich Unii Europejskiej, szczególnie Czesi, szczególnie Niemcy, Brytyjczycy, tu będzie atak i dwa kraje na północy Morza Bałtyckiego, Finlandia i Szwecja. Później, w ciągu kilku tygodni, kilku miesięcy, bardziej tygodni, no będą te ataki cybernetyczne rozprzestrzeniać się niczym rak. No to na polskie władze, na media. O to mówiłem w różnych swoich filmach, że widziałem, że w pewnym momencie Telewizja Polska przestanie działać i radio. No, infrastruktura krytyczna też będzie zagrożona. Kampania hakerów to będzie chodziło o wyłudzanie danych, o wykorzystywanie wszelkich luk systemowych. Jeżeli nasze służby zobaczą, że nasilony jest albo systematycznie idzie wykradanie potrzebnych Rosji informacji, no to będzie oznaczało, że Rosjanie już są w przededniach pewnych działań. Tak? Rosjanie będą chcieli niszczyć dane polskich stron internetowych, akcje inwigilacyjne też prowadzić. To trzeba na to też mieć szczególną uwagę. Cyberataki będą skorelowane z innymi działaniami Rosji. W kilku przypadkach będzie to poprzedzało różne wydarzenia na polskim froncie. Ofensywa na miasto Białystok, ostrzał wieży telewizyjnej w Warszawie, zajęcie elektrowni jądrowej w Żarnowcu, elektrowni różnych elektrycznych, prawda? Tutaj w tym przypadku będziemy mieć do czynienia, szanowni państwo, to będzie poprzedzało właśnie cyberataki. Cyberataki będą poprzedzały te działania. My musimy wiedzieć jedno. Rosyjskie władze będą posługiwać się cyberatakami teraz i w przededniu wielkich wydarzeń, by zwiększyć efektywność swoich działań na arenie międzynarodowej w obliczu wojny. To jest wszystko wymierzone, moi drodzy, w stabilność naszych państw, jako państw demokratycznych, których boi się Rosja. To ma zniechęcić między innymi Polskę do różnego rodzaju działań, te wszelkie działania, które są teraz, do działań, tak, wspierania, nie wiem, Ukrainy i tak dalej. Rosyjscy hakerzy uderzają w nasze cele dzień po dniu. Mamy olbrzymie znaczenie na froncie pomocowym wobec Ukrainy, na froncie militarnym. Jesteśmy hubem przesyłowym, mamy tutaj infrastrukturę, tak? My musimy naprawdę być przygotowani, my jesteśmy jako kraj w pewien sposób na froncie, tak? To wymusza na nas ciągłą obronę naszych zasobów. Rosja, tak jak i wobec Ukrainy, tak i wobec Polski teraz, będzie i dąży do wyczerpywania nas jako przeciwnika, stara się zdobyć przewagę informacyjną, obniżyć zaufanie Polaków do władz, do banków i tak dalej. No, musimy mieć tego świadomość, ale też i pamiętać o jednej rzeczy, że nie jesteśmy sami, że są instytucje natowskie, są instytucje europejskie, tak? Jest na przykład
w ramach NATO, CCDCOE, czyli Centrum Doskonalenia Cyberobrony NATO, są nasze siły IT. Mamy super armię IT, tak? Mamy, możemy liczyć na Anonymous, na pewno możemy liczyć na białoruskich cyberpartyzantów. To jest też oczywiste. Możemy liczyć na Unię Europejską, tak? Zespół szybkiego reagowania w cyberprzestrzeni w ramach PESCO, jeżeli chodzi o Unię Europejską, tak? Unia Europejska uruchomiła to w 2022 roku w lipcu, z tego co pamiętam. Różne inne instytucje, które są tajne, o których pojęcia nie ma Rosja i mieć nie będzie. W ramach NATO, w ramach Unii Europejskiej. I to sprawia, że możemy czuć się bezpiecznie. I proszę pamiętać o jednej rzeczy, że każdy tego typu atak, w gruncie rzeczy on sprawdza nasz system, ale też sprawia, że my też poznajemy mechanizmy, działanie wroga i tak dalej. Ale że z tego względu, że wróg może o tym wiedzieć i że my też się na tych działaniach uczymy, wróg może działać także fejkowo, jak ja to mówię, czyli może nas wprowadzać na mieliznę, może nas wprowadzać w błąd co do przyszłych swoich zachowań. Jeżeli jest coś, co wyskakuje jak Filip z konopi i jest nietypowym zachowaniem, to albo to robili Chińczycy, albo ma to sprawić, że właśnie na tym powinniśmy się skupić, tak? Im właśnie o to może chodzić, żeby się skupić, żeby brać to pod uwagę. Tak? Uczmy się tych mechanizmów, które są typowe dla Rosji. Moi drodzy, no też bierzmy pod uwagę jeszcze inną rzecz, że wiele będzie tego typu akcji, ponieważ my też, to znaczy nasza siła natowska, europejska, a i wojska nasze cybernetyczne, też będziemy sprawdzać nasze systemy, jak działają i niekoniecznie ktoś z danej instytucji musi wiedzieć, czy jakiś pismak z gazety musi wiedzieć, że to zrobiły nasze służby, by sprawdzić system, by sprawdzić, jak to wszystko kooperuje, jak to wszystko działa. Też nie wszystko, co się dzieje, to Rosja, ale w tym przypadku, o którym dzisiaj mówię, w tej audycji przedwieczornej, to mam wrażenie, że to jest działanie rosyjskie. Moi drodzy, do zobaczenia dzisiaj około godziny 21, może 21 na fajnej audycji. Zapraszam Was. To tyle.